Panie marszałku, bo nie pozwolił mi pan sprostować tamtej małej awanturki, co się zrobiła. Teraz ma pan okazję. Bo ja właśnie chciałem powiedzieć, o którego Boguckiego mi chodziło, bo zlecieli się tu wszyscy Boguccy, na mównicę chcieli wchodzić. Mnie nie chodziło tego Boguckiego, co teraz już prowadzi kampanię i powiesił billboardy, na których chowa logo PiS-u, bo się go wstydzi. Mnie chodziło o tego Boguckiego, co nam dzisiaj opowiadał o tym małym, objazdowym kinie wiejskim, w którym puszczano filmy dla dorosłych. Nie o tego Boguckiego chodziło. I biedny Bogucki od filmów nie mógł sprostować tego, co powiedział Bogucki od billboardów bez logo. Słucham tej dyskusji tutaj i widzę tę troskę. Widziałem na Komisji Zdrowia troskę posłów PiS-u, bo działania uboczne tabletki. Wymieniali, straszyli, tiry, kina. Tak się boicie o tych młodych ludzi, o te młode dziewczyny w Polsce. To ja państwu powiem. Tabletkę dzień po, nie, bo nie daj Boże, brzuch zaboli, a może mdłości będą. Ale lać kobiety pałami i psikać gazem, to już tak. To już wtedy bardzo fajnie jest z kobietami postępować. Tu objawy uboczne, mdłości, ale pała, policjant, gaz, to jak najbardziej. Pistolubni. Tak, to wtedy jest okej. Okay. Ale pozwolić kobiecie, dziewczynie przyjąć... Przestańcie ryczeć. Pozwolić kobiecie korzystać z jej praw, to już nie. Przytoczę wam najgorsze słowa, jakie słyszałem w polskiej debacie publicznej. Ciszej. Powiedział je minister zdrowia PiS-owski Radziwiłł. Znaczy, możecie tam wrzeszczeć, tego i tak w telewizji nie słychać. Powiedział Radziwiłł słowa, które są haniebne, które nigdy nie powinny paść. A powiedział to wasz minister zdrowia wtedy, Radziwiłł, w 17 roku, kiedy biegaliście po Sejmie pół roku, żeby tę tabletkę z powrotem rzucić na receptę, żeby się kobietom żyło gorzej, ciężej. Radziwiłł powiedział takie słowa. Jako lekarz nie przepisałbym pacjentce pigułki dzień po, nawet gdyby była zgwałcona. I to jest sedno, to jest wasz sznyt waszego rozumowania. Nawet gdyby była zgwałcona. Minister zdrowia. To było 8 lat walki z kobietami. Na szczęście te 8 lat minęło. O tym były te wybory 15 października. To były wybory o waszej walce z kobietami. Zaczęliście od in vitro. 22 tysiące szczęśliwie urodzonych dzieci. Pierwsze co? Likwidować. Radziwiłł się rzucił. Likwidować in vitro. Żeby ludziom się gorzej żyło. Żeby szczęśliwi być nie mogli. Potem się rzuciliście na tabletkę dzień po. Pół roku się Radziwiłł ganiał z tabletką dzień po Sejmie, żeby ją na receptę z powrotem wprowadzić. A w tym czasie leki dla dzieci po przeszczepach wzrosły, wiecie, z ilu do ilu? Z 320 do 1320 zł. A wy ganialiście się z tabletką dzień po. Potem protesty, policja, pałki, gazę. To wszystko jest wasza robota. A jako wisienka na torcie waszych relacji z polskimi kobietami było to, jak żeście wjechali CBA do gabinetu ginekologicznego, lekarce, i żeście zabrali papiery tysięcy pacjentek. To jest wasza relacja z kobietami w ciągu ostatnich lat. I chcę powiedzieć to, co już mówiłem kilka razy z tej mównicy. Do wszystkich dziewczyn i pań, do naszych córek, matek, żon, partnerek. Nigdy was nie zostawimy samych. Z Braunem i Kaczyńskim będziemy z wami szli ramię w ramię i nigdy nie będziecie same. Tabletka dzień po, tak jak obiecaliśmy, wraca. In vitro też wróci. Chyba że pan prezydent nie podpisze.